Szczęść Boże, Agnieszka Dąbrowska, zapraszam na informacje dnia. Ojciec Święty Franciszek kontynuuje cykl kateches na temat rodziny. Myślą przewodnią dzisiejszej audiencji generalnej było słowo ojciec. Jest ono szczególne, zwłaszcza dla nas chrześcijan, gdyż jak wskazał jego świątobliwość, sam Jezus nauczył nas, aby tym imieniem nazywać Boga. Motywem przewodnim dzisiejszej katechezy Ojca Świętego Franciszka było słowo ojciec. To słowo nam, chrześcijanom, jest droższe niż jakiekolwiek inne, ponieważ jest to imię, jakim Jezus nauczał nas nazywać Boga. Znaczenie tego imienia zyskało nową głębię właśnie od momentu, kiedy Jezus wymawiał je, aby zwrócić się do Boga i wyrazić swoją szczególną więź właśnie z Nim. Ojciec to słowo znane wszystkim, uniwersalne. Wskazuje ono na relację fundamentalną, która jest tak stara jak historia ludzkości. Niestety jednak, co z niepokojem stwierdził Ojciec Święty, w dzisiejszym świecie obecność ojców zdaje się zanikać. Problemem naszych czasów nie wydaje się być nachalna obecność ojców, ile raczej ich brak oraz ich zanik. Ojcowie są czasami tak skoncentrowani na sobie i na swojej osobistej realizacji, że zapominają nawet o rodzinie i pozostawiają dzieci i młodzież samym sobie. To z kolei, jak akcentował papież, może prowadzić do poważnych konsekwencji. Jedną z nich jest poczucie osierocenia. Młodzi ludzie, kiedy zaczyna im brakować ojca, wchodzą w stan osierocenia. Stają się osieroceni z bezpiecznych do przebycia dróg, osieroceni z nauczycieli, którym mogliby zaufać, osieroceni z ideałów, które rozgrzewają serce, osieroceni z wartości i nadziei, które codziennie ich podtrzymują. Są z kolei napełniani bożkami, którzy kradną im serca. Są skłaniani do rozrywki i przyjemności, ale nie daje im się pracy. Są zwiedzeni przez iluzję pieniądza i neguje się ich prawdziwe bogactwo. Warto więc, aby ojcowie i dzieci usłyszeli na nowo obietnicę, jaką Jezus złożył swoim uczniom, mówiąc: nie zostawię was sierotami. To On jest bowiem drogą, którą należy pójść, nauczycielem, którego trzeba słuchać, nadzieją, że świat może się zmienić, że miłość zwycięża nienawiść, że braterstwo i pokój może być przyszłością wszystkich, powiedział Ojciec Święty. Na zakończenie skierował do wiernych swoje pozdrowienia. Carissimi. Serdecznie pozdrawiam polskich pielgrzymów. Moi drodzy, medytujący nad rolą ojca w rodzinie ludzkiej, zdajemy sobie sprawę, że brak doświadczenia ojcowskiej miłości może stanowić przeszkodę w stworzeniu prawdziwej relacji z Bogiem, który jest ojcem. Módlcie się zatem za wszystkich ojców, aby zawsze podejmowali swoje działania z odpowiedzialnością i byli dla swoich dzieci znakiem miłości Boga Ojca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. W najbliższą środę, jak zapowiedział Ojciec Święty, tematem przewodnim katechezy będzie dar ojcostwa i macierzyństwa. Związkowcy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej rozpoczęli strajk. Decyzja zapadła po przeprowadzonym referendum, w którym zdecydowana większość głosujących pracowników poparła taką formę sprzeciwu wobec zarządu. Oliwy do ognia dolało wypowiedzenie pracy, jakie zarząd spółki wręczył 10 związkowcom. O godzinie 6 nad ranem rozpoczął się bezterminowy strajk w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. Związki zawodowe żądają odwołania zarządu spółki, a także przywrócenia do pracy zwolnionych pracowników. Powodem wypowiedzenia umowy było ich uczestnictwo w poprzednich akcjach protestacyjno-strajkowych. Pracodawca podał przyczynę artykuł 52, to jest poważne naruszenie obowiązków pracowniczych. Narażenie kopalni i zakładu na straty finansowe. Jest to wymyślone przez pana prezesa Zagórskiego powód, ponieważ akcja protestacyjna, która odbywała się, nie była strajkiem na kopalni Budryk, była to akcja protestacyjna wszystkich górników Jastrzębskiej Spółki Węglowej, którzy po pracy, po wykonaniu swoich obowiązków zdecydowali się pozostać pod ziemią i w ten sposób zaprotestować przeciwko likwidacji kopalń w kompanii węglowej. Jak mówi Roman Brudziński, wiceprzewodniczący zakładowej Solidarności, miarka się przebrała, bo mimo licznych apeli na szczeblu samorządowym, a także rządowym, w Jastrzębskiej Spółce Węglowej nic się nie zmienia. Problemem naszej firmy, Jastrzębskiej Spółki Węglowej, jest tylko i wyłącznie kwestia zarządzania tą spółką. My jako przedstawiciele załogi, jako związki zawodowe, od co najmniej 4 lat o tej sytuacji informujemy wszystkie organy spółki, od rady nadzorczej, poprzez właściciela, poprzez premierów, bo to nie tylko pani premier Ewa Kopacz teraz, ale i poprzedni premier
mieli pełen ogląd i pełną informację z naszej strony. Związkowcy czekają teraz na przyjazd premier Ewy Kopacz i podjęcie dialogu. Zarząd spółki zaapelował do protestujących o rozwagę, bo każdy dzień strajku to kolejne straty finansowe. Apelujemy do naszej załogi o zachowanie rozsądku, ponieważ ta forma protestu nie jest adekwatna do sytuacji. Wszyscy wiedzą, że sytuacja finansowa naszej firmy jest bardzo trudna, więc ten strajk w niczym nam nie pomoże. Jedna doba utraconego wydobycia oznacza 30 milionów strat. Związkowcy nie mają jednak wątpliwości, że powodem złej sytuacji spółki nie są podejmowane strajki, a zarządzanie działające na niekorzyść sektora wydobywczego. Górnicy, rolnicy, pocztowcy, a teraz także kolejarze, pracownicy wielu branż podejmują w ostatnim czasie liczne akcje strajkowo-protestacyjne. Powód jest jeden – niekorzystne działanie spółek i rządu, które uderza przede wszystkim w pracowników. Dziś kończy się referendum strajkowe w PKP Cargo, gdzie pracę może stracić nawet 150 osób. Przeniesienie centrali PKP Cargo z Krakowa do Katowic, a co za tym idzie, przymusowa zmiana miejsc pracy 150 pracowników. To decyzja, jaką podjął zarząd spółki PKP Cargo. Chodzi o jednorazowy zysk, o sprzedanie budynku, zapisanie w dochodach spółki zysku za ten rok. Zarząd wykaże się zyskiem. Być może zostanie to pozytywnie odebrane przez inwestorów, bo jesteśmy spółką giełdową, jak wiadomo. Natomiast człowiek, moim, naszym zdaniem, jest gdzieś tam na samym końcu tego i po prostu nie jest to istotne, że ludzie nie będą mogli do tych Katowic dojeżdżać. Solidarność Kolejarzy prowadzi obecnie referendum strajkowe. Związkowcy chcą w ten sposób sprawdzić, jaki odsetek pracowników sprzeciwia się przeniesieniu siedziby z Krakowa do Katowic i zmuszaniu tym samym pracowników bądź to do przenosin, bądź do rezygnacji z pracy. Referendum jeszcze trwa. Ostatecznych wyników jeszcze nie mamy. Aczkolwiek można powiedzieć, że większość kolejarzy w Małopolsce wzięła udział w referendum strajkowym, a z tej większości ponad 90% popiera przystąpienie do czynnej akcji strajkowej. Solidarność Kolejarzy jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji o akcji protestacyjno-strajkowej chce przemówić do parlamentarzystów. Na 2 lutego zaplanowano spotkanie z posłami i senatorami z Małopolski. Odbędzie się ono w siedzibie Związku w Krakowie. Chcemy rozmawiać o problemach cargo w Małopolsce. Mamy nadzieję, że parlamentarzyści w roku wyborczym dopiszą swoją obecnością i zadeklarują konkretne rozwiązanie i bardzo realną pomoc dla kolejarzy, którzy tracą pracę. Apel do parlamentarzystów był konieczny, bo zarząd spółki PKP Cargo nabrał wody w usta. Do tej pory nikt nie odpowiedział na propozycję zakładowej Solidarności. Wystąpiliśmy do zarządu spółki z prośbą o wycofanie się z tego zamiaru, uzasadniając to w sposób merytoryczny, ekonomiczny i społeczny, że takie działania nie mają sensu. Wykazaliśmy to w naszym wystąpieniu. No do tej pory nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi. PKP Cargo SA do niedawna było drugim co do wielkości oraz swej roli przewoźnikiem towarowym w Europie. Dziś jest spółką giełdową, w której dominującą rolę odgrywa PKP SA, kontrolowana przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Podkarpaccy radni przeciwni wydawaniu tabletki Dzień Po bez recepty. Wystosowali oni specjalny apel do Ministerstwa Zdrowia i polskich parlamentarzystów w tej sprawie. Powołują się w nim na prawo zarówno konstytucyjne, jak i prawo Boże, które w przypadku stosowania pigułki Dzień Po jest drastycznie naruszane. Rozporządzenie ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza dotyczące dostępu do pigułki Dzień Po bez recepty wywołało falę krytyki wśród wielu środowisk. Tej decyzji w sposób szczególny sprzeciwiają się radni Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Mamy pełną świadomość tego, że Komisja Europejska dała dowolność krajom członkowskim do wprowadzenia właśnie sprzedaży, bardzo liberalnej sprzedaży tabletki Dzień Po. Właśnie, żeby kraje mogły sobie zdecydować i my jako Polacy możemy o tym zdecydować. Minister zdrowia Bartosz Arłukowicz jest troszeczkę innego zdania, ale Podkarpacie chce zwrócić uwagę, szczególnie właśnie dla kobiet nastoletnich, że ta tabletka jest substancją szkodliwą dla ich zdrowia.
Pigułka dzień po, jak wskazuje wicemarszałek województwa podkarpackiego Maria Kurowska, nie jest obojętna dla dalszego zdrowia prokreacyjnego kobiety. My nie wiemy, czy zniszczenie nie nastąpi tak wielkie, że kiedyś ta kobieta będzie bezpłodna. Podkarpaccy radni wystosowali do Ministerstwa Zdrowia i parlamentarzystów specjalny apel, w którym wyrażają swój sprzeciw wobec stosowania tej szkodliwej pigułki. Należałoby tutaj zwrócić uwagę na ustawę zasadniczą, czyli na naszą konstytucję, gdzie są zapisy mówiące o tym, że życie poczęte chroni się od samego poczęcia do naturalnej śmierci. Ta tabletka wczesnoporonna ma powodować jakby drugą stronę, czyli zabójstwo dziecka poczętego. My na to jako chrześcijanie, jako katolicy nie wyrażamy zgody. Nie oszukujmy się, nazywajmy sprawy po imieniu. Ona niszczy życie człowieka w tej mikroskopijnej wielkości, ale już człowieka. Więc to jest pierwszy podstawowy argument, że ktoś sięgając po tą tabletkę nawet w tej chwili nie ma świadomości, ale kiedyś po latach ta świadomość może zaistnieć, że zabiłem zwyczajnie swoje dzieci, nawet nie wiem ile. Stosowanie tabletki dzień po to także ingerencja w prawo Boże. Mówimy tutaj o prawie świeckim, a mało mówimy o prawie Bożym, które mówi w piątym przykazaniu nie zabijaj, jak również w przykazaniu miłości będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego, więc też pogwałcone są tutaj prawa Boże. Wśród tych drastycznych konsekwencji, jakie może wywołać pigułka dzień po, znajdują się także problemy demograficzne Polaków. Wiemy, że Polska się wyludnia, że demografia w tej chwili jest zła, że Europa cała boryka się z problemami demograficznymi, a w dalszym ciągu idziemy w kierunku ograniczenia właśnie płodności, ograniczenia przyrostu naturalnego, który zdecydowanie ta tabletka ograniczy. Dlatego też potrzeba zdecydowanego sprzeciwu, by ta szkodliwa dla zdrowia dzieciobójcza pigułka nie weszła w nasze życie na dobre i stała się czymś powszechnym. Szefowie dyplomacji państw Unii Europejskiej rozważą dziś zaostrzenie sankcji wobec Rosji. Powodem jest eskalacja konfliktu na Ukrainie. Prorosyjscy separatyści atakują Mariupol. Mają także wspierani przez rosyjskie wojsko. Wczoraj parlament Ukrainy uznał Federację Rosyjską za agresora. W trakcie, gdy wczoraj obchodzona była 70. rocznica wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz w okolicach miasta Mariupol na wschodzie Ukrainy, trwała systematyczna wymiana ognia. Obecny w Oświęcimiu prezydent Ukrainy Petro Poroszenko podkreślił związek pomiędzy Holokaustem a tym, co dzieje się dziś na wschodzie rządzonego przez niego kraju. Nie będę sięgał do oczywistych i jasnych porównań między tym, co działo się w Europie w latach 30. ubiegłego wieku, a tym, co dzieje się dziś. Groźba wojny kontynentalnej jest tak ogromna jak nigdy. Nikt nie powinien mieć żadnych wątpliwości. Ambicje i apetyty agresora są większe niż rozmiary Ukrainy. Te apetyty mogły ukazać choćby pogrzeby osób, które zginęły w wyniku starć. Są to zarówno cywile, jak i ukraińscy żołnierze. To dla nas wszystkich nieodwracalna strata. Andriy był wielkim wojownikiem, dzielnym i odważnym. Zawsze szedł z przodu w trakcie najgroźniejszej wojny. Jestem dumna, że w Mariupolu i na Ukrainie są tacy ludzie jak nasze drogie cyborgi. Nie było mowy, żebyśmy dziś tutaj nie przyszli. Również prezydent Rosji Władimir Putin zabrał głos w rocznicę wyzwolenia założonego przez Niemców obozu koncentracyjnego. Mówił on o współpracy banderowców, czyli ukraińskiej powstańczej armii z hitlerowskimi Niemcami. Fakty historyczne są niepodważalne. Mówią one, że banderowcy i inni kolaboranci Hitlera brali udział w zagładzie Żydów, niszczeniu Żydów we Lwowie, Odessie, Kijowie i innych miastach Ukrainy. Dziś niszczona jest jednak Ukraina, a prorosyjscy separatyści przemieszczają się w głąb kraju. Dlatego szefowie dyplomacji krajów Unii Europejskiej mogą dziś podjąć decyzję o zaostrzeniu sankcji wobec Rosji. Tą informacją kończymy popołudniowe informacje dnia, a przed nami jeszcze prognoza pogody. Z Panem Bogiem.
Szczęść Boże, Julita Przyczka. Rozpoczynamy informacje o pogodzie. Zapraszam. Na wschodzie Europy dziś pochmurno z opadami śniegu. Podobnie również w Polsce oraz we Francji. Na pozostałym obszarze więcej słońca, a temperatura maksymalna od minus 4 stopni w Moskwie do 13 w Atenach. A teraz kilka słów o warunkach pogodowych w naszym kraju. Niewielkie przejaśnienia na południu, na pozostałym obszarze dużo chmur z opadami śniegu na wschodzie oraz w centrum. Na zachodzie opady deszczu. Temperatura maksymalna od zera na Wyżynie Sandomierskiej i w Małopolsce do 3 stopni na plusie na Nizinie Szczecińskiej. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny z zachodu i południowego zachodu. Ciśnienie wyniosło około 1011 hektopaskali i będzie spadać. Na teraz to już wszystko o pogodzie. Na kolejne informacje zapraszam wieczorem. Do zobaczenia.